Kiedy ktoś prowadzi w FMI Barcelonę i potrzebuje Twojej pomocy, to już wiesz, że będzie to dobry odcinek. Jest rok 2030, a Mateusz, jak widzicie, jest menadżerem o reputacji już na świecie bardzo dobrej. Za chwilę pewnie skończy się to globalną. Nic dziwnego, tak naprawdę, można się tu czepiać do jego stałych fragmentów gry, adaptacji i pracy z bramkarzami. Gra ofensywnie, atrakcyjnie, posiada piłkę, intensywnie presuje. No, jeszcze do tego, fanatyk dyscypliny. No, na konferencję nie chodzi, często rozmawia z zawodnikami. No i przy 70% zwycięstw pewnie już powolutku możemy go szukać w galerii Sław Barcelony Ostatni sezon zobaczcie jeszcze się nie zakończył, ale 6 punktów przewagi nad, nad realem no, na pewno powoduje, że w tych ostatnich kilku kolejkach, pamiętamy, to 38% Kolejek emocji nie zabraknie w Champions League. O, widzę tutaj nie ma fix names. Partenop, to kochani, nic innego, a Napoli trzeba by było te nazwy tutaj pozmieniać, bo dziwnie się gra z takimi nieistniejącymi drużynami. W pucharze Hiszpanii półfinał, no to jeszcze tutaj będziemy musieli powalczyć. A w superpucharze drugie miejsce. Tak czy owak, Barcelona zdaje się nie mieć tutaj wielu problemów. Zobaczmy sobie jeszcze poszczególne meczyki. No, towarzysko, jak to towarzysko z arsenalem w fazie ligowej, porażka, ale tak naprawdę widzę, że w tej fazie ligowej, no nie, było tu z Chelsea, z Liverpoolem pewne kłopoty. No to tym meczom bym się przyjrzał. W szczególności, że tych bramek tutaj potraciłeś sporo. Cztery bramki z Chelsea, trzy z Liverpoolem. No wiadomo, że to mocne drużyny, ale również z takim arsenałem, no przy tej swojej bardzo wysokiej aktywności w ofensywie, no coś tutaj z obroną ewidentnie nie funkcjonuje. Przy tych silnych drużynach może być kłopot, tym bardziej, no, jeżeli na przykład u siebie również przy takiej dominacji z jednej jedynej e, sytuacji strzela Monaco. Jeżeli no, byłby to jakiś taki powtarzający się wariant, no i tutaj akurat. E, Sociedad dość mocno do przodu, ale przyjrzałbym się tym porażkom, bo one mogą być niepokojące, szczególnie w momencie, kiedy wchodzicie w te decydujące fazy o tytule. Tutaj też zobaczcie w pucharze w Pucharze w Hiszpanii już ćwierćfinał, już chyba nawet był tam jakiś pierwszy półfinał, a może i nie, ale tak czy owak, tak, bo tu będzie rewanż, tak, był pierwszy mecz i tutaj będziemy mieli rewanż i to na wyjeździe, więc jeszcze losy się ważą. Spójrzmy w tę taktykę w takim razie Mikołaja Mateusza. Przede wszystkim spójrzmy, co tutaj wynika z tego systemu. No właśnie, tu wynika, że więcej tych punktów i bramek strzelasz niż tak naprawdę, niż tak naprawdę yy, wynika to z tej taktyki, więc taktyka no, wymaga pewnej uwagi. Nie mówiąc już o tym, że yy, tutaj należałoby rozbudować trochę ten sztab analityczny, jak na Barcelonę yy, pięciu analityków, yy, to no, nie, jest, nie jest za dużo. Yy, rozbudowałbym yy, rzeczywiście tych strzałów, jest bardzo dużo i tutaj z yy, ofensywą są pewnie mniejsze problemy niż, yy, niż z defensywą, no ale yy, Domykałbym powoli te, te obrazy. Powolutku bym tutaj starał się rzeczywiście zbierać częściej te dane i więcej analizować. Próby podanie bardzo głębokie. No, um, owszem, może być to taka tiki taka, ale mimo wszystko. Starałbym się troszkę wyżej presować, troszkę wyżej tę piłkę odbierać no, w drużynie, która jest tak dominująca. Spójrzmy, odwrócony skrzydłowy i schodzący napastnik po obu stronach na ataku z wysuniętym napastnikiem. Więc mamy już taką naprawdę trójkę bardzo ofensywną, penetrującą przestrzeń. Pole karne, schodzą diagonalnie, ruszają się i z piłką, i z bez. Wysunięty napastnik jest, jak wiecie, takim podmiotem działań swojej całej drużyny, która Patrzy na niego. Co my mamy z tyłu? Tutaj mamy na ataku bocznego wysuniętego obrońcę. Tutaj mamy na obronie, więc taki złamany schemat z dwoma zabezpieczającymi tę przestrzeń: tradycyjnym środkowym obrońcą i obrońcą. No, tego tradycyjnego od razu wyrzucamy. Szkoda. Szkoda tutaj marnować, przepraszam, szkoda tutaj marnować e, te piłki. Tradycyjnie środkowo-obrońca jednak sporo nam tych piłek wybije. E, dlaczego zabezpieczenie? Dlaczego tutaj e, tak się cofamy? No, tutaj mamy taki wariant bardzo niskiego pressingu. No, to stąd też te niskie obrony. Nie wydaje mi się, aby Barcelona w żadnym razie, no jeszcze wyjątkiem jest chyba to, że w 2030 roku e, byłaby ona tutaj plasowana gdzieś w środku tabeli, przez to, że e, transfery na przykład byłyby słabe, ale jeżeli jesteście przewidywani do grona, grona faworytów, no to większość tych drużyn z wami będzie w stanie, będziemy w stanie powstrzymać dużo wyżej od bramki. Nawet jeżeli boisz się tego, że dużo tych drużyn gra z kontry, no to już przynajmniej taka standardowa linia, a myślę, że i też lekko wyższa. Ona przy średnim pressingu i tak, zobacz, nie jest zbyt wysoka. No cóż to za ryzyko od Utrzymania, podania gdzieś tutaj za plecy już koło swojego pola karnego, gdzieś odtąd może mogą się zaczynać rzeczywiście takie piłki na mocne wolne pole, ale generalnie ja bym podniósł to przynajmniej tę strefę tutaj. Jeżeli rzeczywiście masz takich zawodników, którzy przez te częste skoki pressingowe mogą odbierać wiele piłek, a to jest szybciutko do sprawdzenia, wystarczy na widoku defendingu zobaczyć, ile jest tych prób pressingowych, gdzie do nich dochodzi, jak są. Udane. No tutaj widzimy, że sporo jest nawet tych prób pressingowych w pomocy. No i powiem, że jeżeli chodzi o skuteczność nie jest najgorzej, więc no generalnie można by zostawić te znacznie częstsze skoki pressingowe w określonych przypadkach możemy tutaj jeszcze próbować podkreślić to agresją albo na przykład ostrzejszymi wślizgami, któregoś już z zawodników. Natomiast ten głęboki bardzo głęboki wariant nie ma uzasadnienia. Oczywiście widać to na Hiszpanii Ekstraklasie i będzie to, będzie to widać tutaj w szczególności, tak mało straconych bramek wynika właśnie z tego bardzo głębokiego wariantu, ale przy tych lepszych drużynach powinieneś mieć wariant taki, w którym no, nie dopuszczasz ich tak blisko pod swoje pole karne, bo wtedy właśnie wystarczy jedna, dwie przypadkowe akcje i tracisz bramkę, i stąd biorą się te problemy z silniejszymi rywalami, którzy są wtedy dopuszczeni. W takim bardzo niskim wariancie, który miałeś tu ustawiony, oni właśnie podchodzą wtedy pod, pod Twoje pole karne i wystarczy im naprawdę jedna sytuacja, żeby ją wykorzystać. Nie ma potrzeby. Można ich tutaj trzymać śmiało, ciut wyżej, nawet jeżeli nie niezbyt nie wysoko, aby utrzymać tę niską skuteczność rywali. Natomiast z tymi silniejszymi rywalami jednak po, podpresować troszkę mocniej, troszkę właśnie agresywniej i spróbować nie dopuścić ich tak głęboko co częściowo wynika właśnie z tego wariantu zabezpieczenia. Pamiętaj, że jeżeli wybierzesz wariant zabezpieczenia Czyli no, jeden z obrońców będzie się ustawiał trochę głębiej, to w, tym, w tej niskiej linii defensywy rzeczywiście możesz mniej się martwić o spalone, ale bardziej bym prosił, aby wtedy jeden z tych obrońców albo grał na stoperze, albo wręcz jako klasyczny obrońca. Wtedy mamy tego zabezpieczającego, który broni przestrzeń za jego plecami, który wyłapuje te piłki grane właśnie gdzieś za plecy. Choć powiem szczerze, że przy, już nawet przy standardowej linii defensywy, zastanawiał się, bym, czy używać tego polecenia, a przy niższej, którą ty grałeś standardowo, to już w ogóle nie ma sensu, ponieważ tych piłek granych za plecy nie będzie tak wiele. A e, jednak to po, ta pogłębiona e, strefa e, obrońców na zabezpieczeniu powoduje, że oni jeszcze mocniej się cofają. Rygiel, ok, jeżeli gramy z tym wariantem rygla, no to pamiętaj, że zawsze z tyłu będziesz miał tutaj taką trujeczkę, niezależnie od tego, w której fazie akcji ta e, w w której fazie będziesz, w związku z tym e, wykorzystajmy to, że mamy tutaj regla i dwóch środkowych obrońców i puśćmy tego bocznego wysuniętego nieco do przodu. E, jeżeli z różnych względów E, wolimy tutaj zostawić sobie go i mieć taką czwórkę zawsze z tyłu. No to e, dwóch rozgrywających tutaj nie zapewni ci e, dostarczania tych piłek tutaj do środka tylu. Chociaż poczekaj, e, nie, jest tym bocznym wysuniętym, ok. Ja bym tylko wiesz co zrobił, odwróciłbym, czyli e, tutaj bym jednak dał tego schodzącego napastnika. I myślę, że Ansufati się na nas nie pogniewa, jeżeli każemy mu tutaj wchodzić i strzelać częściej. A z tego Endrica. Hmm, no powiem tak, z niego równie dobrze może być odwrócony skrzydłowy, ale możemy go też zostawić na schodzący napastniku. Czemu? No bo ten schodzący napastnik, znaczy nie potrzebujemy tutaj odwróconego skrzydłowego w momencie, kiedy mamy dwóch rozgrywających, dwóch zawodników z piłką przy nodze i to jeszcze obu na wsparciu, więc oni będą naprawdę spokojnie tutaj między sobą trzymać te piłki. Troszkę będzie mi brakować opcji podaniowych, szczególnie w tej drugiej fazie, chociaż może tutaj już ci boczni wysunięci obrońcy pojawią się na tyle wysoko, że ewentualnie po szerokości będziemy mogli grać, bo rygiel defensywy będzie dla nich opcją tylko w tej pierwszej fazie. Natomiast ruch tych trzech zawodników, e, ja bym chciał tutaj widzieć ten ruch bez piłki, e, a nie z piłką. Wrócony skrzydłowy nie jest nam tutaj potrzebny, bo on będzie wykonywał ruch do środka, ale z piłką. On będzie czekał właśnie na to, żeby piłkę otrzymać. Schodzący napastnik czeka na ostatnie podanie, wykonuje strzał. To jest takich trzech napastników. Nie wiem, jak ze skutecznością tego wysuniętego napastnika, gdybyś na to narzekał, gdyby tutaj rzeczywiście. Na tej pozycji, szybciutko sobie to sprawdzimy. Gdyby na tej pozycji rzeczywiście były jakieś kłopoty, no to po prostu podejść do tego w ten sposób. O, przepraszam, tu mi się widok ogólny włączył. Włączymy sobie ten, ten widok ogólny. Jeżeli tutaj nie wiem w jakich tutaj rolach oni grają, no ale rzeczywiście wychodzi na to, że ten napastnik tutaj nie błyszczy. Jak... A nie, przepraszam, tu mi się schował. Proszę, 40 bramek, no to dobrze. To znaczy, że ten wariant dobrze funkcjonuje. Bo on właśnie jako wysunięty napastnik powinien być głównym beneficjentem tych podań płynących z drugiej linii oraz tego ruchu, który się odbywa, tym niemniej i fati zawsze przy dobrym kryciu Marcosa Leonardo, czy przy takim głębszym wariancie, rywala, też powinien dawać radę. Już sam ten wariant pozwala nam naprawdę na wiele, a jeżeli jeszcze tu mamy utrzymywanie pozycji bardzo dobrze, bardzo dobrze, to właśnie bardzo dobre polecenie. Wysunięty. Roz Zgrywający właśnie, żeby utrzymywał pozycję, bo skoro mamy tutaj odważny ruch trzech zawodników i czwartego który zaraz nam tutaj wejdzie na skrzydło, ewentualnie piątego, który w późnej fazie też nam tutaj rozszerzy ten wariant, no to naprawdę może się to, może się to udać. E, jedyne co, to e, nawet jeżeli ataki środkiem pola, to ja bym e, szukał troszkę więcej szerokości. Nie dużo, ale troszeczkę więcej szerokości. Ewentualnie możemy zawsze e, starać się tutaj, e, gdy zespół jest przy piłce, e, starać się tutaj ustawić tych schodzących napastników tuż przy linii. Co to powoduje? To nie powoduje, że oni będą z piłką tutaj biec, oni tylko podczas kiedy zespół jest przy piłce, oni zajdą bardziej, oni zajdą szerzej. Wówczas możemy, przepraszam, utrzymać ten, ten szeroki wariant, wówczas możemy utrzymać ten szeroki wariant. Co mi się tutaj e, zmieniło? Możemy wówczas utrzymać ten szeroki wariant, e, ten wąski, przepraszam, wariant atakowania, bo wówczas tę szerokość, tą rozpiętość linii defensywnej rywala zapewnią nam właśnie te polecenia trzymania się linii. W każdym innej e, sytuacji, jeżeli chcemy, aby nie chcemy ograniczać naszych schodzących napastników, którzy no, na tym poziomie rozgrywek już dość dobrze rozumieją przestrzeń, widzicie i grę bez piłki, i przewidywanie m, e, mają na dość dobrym poziomie, nie chcemy ich ograniczać, niech oni się ustawiają tam, gdzie jest im wygodnie, no to wtedy podkreśliłbym tylko, żeby to się odbywało ciut szerzej, dzięki temu będzie też więcej miejsca w tej centralnej części, bo rywale będą musieli się odsunąć. No i cóż więcej, czego już więcej można oczekiwać, słuchajcie, od drużyny, która no pewnie już nawet finansowo, zobaczmy sobie finanse, bo to pewnie wszystkich w Barcelonie interesuje, nie jest źle, jak na Barcelonę powiedziałbym nawet bardzo, bardzo dobrze. Budżet Transferowy wydany i bardzo dobrze. Jest tutaj jeszcze zapas w limicie płac. No, Barcelona na tego typu prognozę finansową na pewno by się nie pogniewała. Może jeszcze tutaj do statusu bogatego klubu jeszcze chwilę brakuje, ale, ale naprawdę niewiele. Który to już sezon, zobaczcie. bywają tu, Bywały tu sezony z wicemistrzostwem, ale już od pewnego czasu, co zaowocowało, jak widzę, nawet kadrą Hiszpanii, już od pewnego czasu. Rzeczywiście tutaj mistrz Hiszpanii, no to i Puchar Hiszpanii, czyli podwójna korona w zeszłym sezonie. No to teraz mam nadzieję, że Mateusz złapał apetytu na Ligę Mistrzów, a my no, podziękujmy Mateuszowi za tego sejwa. Świetne transfery. Tylko pomogą mi uzupełnią, ale jest w tej taktyce jeszcze kilka rzeczy, nad którymi bym pracował, co nie zmienia faktu, że wspaniale sobie Mateusz poradził. Dzięki za sejwa, przysyłajcie również własne. Za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia.